Ula, co za panelem, tak żeby was było widać. Jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa. Ciekawe, ciekawe. Ale kolej, żeby... Stać się pani za banerem. Ale że rzucił. I to od razu jest tam. A teraz nie widzicie. Jeszcze ja też chcę wystąpić. Na imię mam Januszek. Nazywam Piotr Gąciarek, jestem sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Na początku informacje porządkowe. Trzymamy zdrowy dystans, bo jesteśmy w czasie pandemii. Manifestacja pokojowa, polityczny. No nigdy tu nie było żadnych raz, ani przedmiotów niebezpiecznych teraz też nie będzie, ale na porządku muszę powiedzieć. Proszę Państwa, dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Dzisiaj licznik, taki smutny licznik karna, które będzie musiała Polska i obywatele zapłacić, wynosi 41 milionów euro za działalność państwa przebierających z tego budynku. Broń Boże, nie mówię o sędziach Sądu Najwyższego, który nie śmiał nam skrytykować ani obrazić. Mówię o państwach, które wydaje się, że są sędziami, czy członkach tzw. Izby Dyscyplinarnej. Nielegalna, pożałowania godna działalność kosztuje Polskę 41 milionów euro. To jest ponad 170 milionów złotych, żebyśmy wiedzieli, o czym naprawdę mówimy, o jakich pieniądzach. Dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Otóż dzisiaj członkowie tego nielegalnego gremium zebrali się, bo będą chcieli, oby nieskutecznie, aby udało się obronić, bezprawnie zawiesić niezależnego, wiernego etosowi, odważnego sędziego Macieja Rutkiewicza z Sądu Rejonowego w Elblągu. Sędzia Maciej Rutkiewicz, działając zgodnie ze swoim sumieniem i własną niezawisłością, nie uznał uchylenia immunitetu. W tamtym wypadku to chodziło o immunitet prokuratora, bo uznał, że orzekał taki twór jak Izba Dyscyplinarna, to nie można nie tylko stwierdzić, że może prawomocnie, legalnie uchylić immunitet sędziemu, ale także prokuratorów. I za to, że nie zastosował się do tego, że umorzył postępowanie, uznał, że nie został skutecznie uchylony ten immunitet. Dzisiaj spotykają go takie szykany, że
Jego sprawa staje przed tym niesądem z niesędziami. Jak zawsze podaję te nazwiska, musimy dobrze je zapamiętać, to nie będzie zapomniane, ci ludzie za to odpowiedzą w sposób prawem przewidziany. Zacznijmy od ławnika, pan Marek Molczyk. Zwyczajnie sobie... Jest pani Małgorzata Bednarek, ale to są prokuratorzy. To są ludzie, którzy swoje awanse, swoje pieniądze, pozycje wcześniej zawdzięczali dzisiejszemu ministrowi sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze. Dzisiaj ci ludzie udają, że są sędziami, będą decydować o sprawie sędziego Rutkiewicza. Jesteśmy dużo okazać bezwarunkowo wsparcie i solidarność. Dzisiaj na naszej manifestacji będą zabierać głos sędziowie, prawnicy, ale także obywatele, jest tam kilka osób. Jest także wśród nas sędzia Igor Tuleja, który ciągle nadal jest przecież bezprawnie zawieszony. Chciałbym także, żeby sędzia Tuleja dwa słowa do nas powiedział. Bardzo proszę. Dziękuję. Najważniejsze jest to, że ciągle jesteśmy razem, że nie jesteśmy obojętni, że są obywatele, prawnicy, że wspieramy niezależnych sędziów i przez to, że jesteśmy tutaj, pokazujemy, że walczymy dalej, że jest w nas ta wiara i nadzieja i że wspieramy kolegów, którzy dzisiaj są szykanowani. Dziękuję wszystkim, że jesteśmy razem. Dziękuję. Są także wśród nas prokuratorzy ze Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów Lepszych Omnia. Bardzo poproszę pana prokuratora Dorosza Kornoruka o zabranie głosu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Wśród obywateli, wśród prawników protestujących przeciwko tej sytuacji, jaka dzisiaj ma miejsce w wymiarze sprawiedliwości, oczywiście nie może zabraknąć prokuratorów. Jako prokuratorzy Stowarzyszenia Lex Super Omnia całkowicie wspieramy i tam, gdzie możemy, mówimy, tam, gdzie możemy być, zawsze jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby wspierać niezależny sąd, niezawisłych sędziów. Trzymajmy się i nie dajmy sobie wmówić, że to, co jest dzisiaj, tak już pozostanie. Dziękuję. Dziękuję. Jest także wśród nas pan Krzysztof Michałowski z Fundacji Wolne Sądy. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Fundacja Wolne Sądy wraz z 12 innymi organizacjami społecznymi w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości miesiąc temu opublikowała raport Państwo Korytarzy, który opisujemy represje, naciski wobec sędziów i prokuratorów. Raport opisywał niemal 200 przypadków takich nacisków, takich represji. Nie minął miesiąc i musimy dopisać kolejne nazwiska do tego raportu. Nie ma dnia, kiedy nie trafia do opinii publicznej informacja o jakichś działaniach, czy to rzeczników dyscyplinarnych, czy nielegalnej izby dyscyplinarnej. Kolejni sędziowie są zawieszani, kiedy wiemy doskonale, że zgodnie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędziowie nie dość, że nie powinni być zawieszani, ale wręcz przywróceni do orzekania. A tymczasem ta liczba sędziów, którzy nie mogą orzekać, rośnie. Jako Komitet Obrony Sprawiedliwości będziemy dalej monitorować sytuację, będziemy dalej rejestrować te wszystkie sprawy i będziemy dalej zapewniać wsparcie prawne dla wszystkich sędziów, którzy są represjonowani. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz bym prosił o zabranie głosu pana Jakuba Kocjana z ruchu Akcja Demokracja. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pamiętam, jak 18 lipca po kolejnym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej staliśmy tutaj, w tym samym miejscu i wzywaliśmy sędziów z całej Polski do tego, żeby stosowali się do prawa europejskiego, a nie do fantazmatów Julii Przyłębskiej czy kogokolwiek innego. Dlatego dzisiaj, kiedy sędziowie to robią, mimo represji, które grożą, mimo zniszczonych karier i marzeń o przyszłości, jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale też wzywamy w takim razie każdego i każdą z nas, obywatela i obywatelkę, jeżeli chcecie skazywać, uchylać immunitety, dyscyplinarnie karać tych sędziów, trzeba skazywać za podżeganie do popełnienia przestępstwa, jakim jest przestrzeganie prawa europejskiego, jakim jest przestrzeganie polskiej konstytucji. Bo tutaj ma miejsce grabież i mówię nie tylko o ogromnych pieniądzach, jakie osoby, uzurpatorzy z Izby Dyscyplinarnej pobierają każdego miesiąca
za to, że raz w miesiącu się spotkają i złamią orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Mówię też o grabieży z naszych marzeń, co jest efektem tego, że Polska nadal nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Odbudowy. To jest efekt działalności Izby Dyscyplinarnej. Każdego razu, kiedy oni się spotykają, powodują, że tracimy inwestycje, tracimy bezzwrotne dotacje dotyczące ochrony zdrowia, infrastruktury, digitalizacji, cyfryzacji. A wiedząc, jakie my mamy w Polsce straty, zgony z powodu pandemii, każdy, kto powoduje, że nie mamy środków dodatkowych na ochronę zdrowia, po prostu popełnia zbrodnię. Dziękuję murem za sędzią Rutkiewicza. Dziękuję za te przejmujące słowa. Ja bym dodał do nich tylko coś takiego, że każdy sędzia, który jest legalnie powołanym sędzią, doskonale wie, że wymiarza sprawiedliwość wydaje wyroki na Rzeczypospolitej Polskiej, naszego państwa, nas wszystkich obywateli. Natomiast no, ubolewać należy, że państwo prokuratorzy, pani Bednarek, pan Duś, im się coś pomyliło, im się wydaje, że mogą wydawać pseudo orzeczenia, będąc pseudo sędziami w pseudo sądzie w imieniu Zbigniewa Ziobry bądź formacji rządzącej. Otóż panie Duś, pani Bednarek i panie Molczyk, nie wydajecie wyroku w imieniu człowieka, który nie ma pojęcia o sądownictwie w rozumieniu Polski i w rozumieniu takim, jak jest zapisane w polskiej konstytucji, jak jest w Unii Europejskiej, na Zachodzie, w naszym kręgu cywilizacyjnym. Jesteście funkcjonariuszami rzeczywiście polityka określonej opcji, która nie lubi sądów. Macie swoje 5 minut, macie władzę, ale nie macie autorytetu, jesteście nielegalni i będziecie z tego rozliczeni. I to, co mówię, nie jest żadną groźbą karalną, jest tylko zapowiedzią oceny zgodnie z prawem dzisiejszego postępowania członków nielegalnej Izby Dyscyplinarnej podającej się za sędziów. To trzeba zawsze głośno mówić. I jeszcze jedno, bo żebyśmy też pamiętali. Dzisiaj o sprawie sędziego, odważnego, niezależnego sędziego Rutkiewicza decydują pani Duś, Bednarek. Zapamiętajmy nazwiska innych tych niesędziów, którzy również się splamili. Zapamiętajmy nazwisko pana Niedzielaka, odpowiedzialnego osobiście za zawieszenie Igora Tulei. Zapamiętajmy nazwiska pana Tomczyńskiego, odpowiedzialnego osobiście za zawieszenie Pawła Juszczyszyna. Panu Witkowskiego, którzy byli w tych składach, też byłego prokuratora. Jak również pana Wygody i pana Wytrykowskiego, kiedyś sędziego. Pan Niedzielak też kiedyś był sędzią, ale z swoich znanych przyczyn przestał być sędzią. Więc te nazwiska trzeba dokładnie zapamiętać. To są ci ludzie, którzy orzekając w różnych składach, wobec różnych osób, no, wydawało mi się, że są sędziami, a tak naprawdę służyli politykowi, planowi politycznemu. O tym nigdy mało, żeby mówić. Proszę teraz o zabranie głosu panią Małgorzatę Rosłańską z Wolnej, z inicjatywy Wolna Prokuratura. Bardzo proszę. Dzień dobry. Każdy zawieszony sędzia, każdy sędzia odsunięty od orzekania, to jest gwałt na naszych prawach obywatelskich. To jest gwałt na konstytucji, ponieważ konstytucja nam gwarantuje prawo do niezawisłych sądów, do niezależnych sędziów. Dożyliśmy czasów, gdy sędziowie są represjonowani za to, że przestrzegają prawa, za to, że są wierni swojemu przyrzeczeniu, które składali. Są karani, represjonowani za to, że dbają o dobry interes państwa, a państwo to jesteśmy my, obywatele. Władza nie... Państwo to nie jest prywatny folwark. Władza jest zobowiązana do tego, aby dbać o swoje państwo, o los swoich obywateli. Dlatego jesteśmy, wspieramy, będziemy wspierać. Jeszcze jedno bym chciała dodać. Każdy zawieszony sędzia to jest to, że sprawy obywateli są zaniedbywane. Obywatel jest lekceważony, ponieważ te postępowania są prowadzone od samego początku. Często są to bardzo ważne postępowania karne, tudzież inne, gdzie ludzie być może niesłusznie siedzą w więzieniach, bo to dopiero by wykazał materiał dowodowy. To są bardzo ważne sprawy. Nie ma na to naszej zgody. Sądy są do tego, żeby służyły obywatelom. Natomiast przez rozgrywki obecnej władzy prawa obywateli są spychane na drugi plan. My się na to nie godzimy, wychodzimy, będziemy wspierać. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te słowa. Ja jeszcze chciałem powiedzieć coś takiego. To też jest taka dobra okazja. No jeszcze raz muszę wybić to nazwisko. Jesteśmy murem, okazujemy solidarność, wsparcie sędziemu Maciejowi Rutkiewiczowi. On musi wiedzieć także, że nigdy nie będzie sam, że bez względu na wynik dzisiejszego tego pseudo posiedzenia, pseudo sądu z pseudo sędziami,
Będziemy o tym pamiętać, będziemy się wspierać, będziemy się upominać o jego sprawy. Tak jak o sprawy inne. Warto wymienić też inne nazwiska innych sędziów, bo część z nich już jest zawieszona. Tak jak Tuleja Juszczyszyn, jak sędzia Maciej Ferek-Sakowa. No, są tacy, którym się udało nie być zawieszonym, jak pani sędzia Niklas Bibik ze Sądu Okręgowego Słupska. Ciągle jeszcze orzeka, jakby mógł dalej wykonywać swoją pracę sędzia Adam Synakiewicz, który też orzekał w zgodzie ze swoim... zgodnie ze swoim sumieniem. Takich sędziów jest więcej, bo przecież chodzi o sędziów, którzy nie poddają się temu dyktatowi politycznemu i widzą jasno, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym, te nominacje są wadliwe. Sędziów, którzy dostrzegali to w swoich orzeczeniach, dawali temu wyraz, było przecież więcej. To chodziło o uchylenia orzeczeń, o zdania odrębne. Mieliśmy takie przypadki sędziów w Krakowie, w Katowicach. Mamy także takie przypadki w sądzie warszawskim, w warszawskim sądzie apelacyjnym, gdzie też są sędziowie, którzy dają świadectwo prawdzie, temu przywiązaniu do wartości. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, że to nie jest tak i nigdy nie będzie zgody na to, że to się jakoś uleży, zapomnimy o tym. Mówię o działalności tej Izby Dyscyplinarnej. To nielegalne gremium, to dobrze mówił pan Jakub Kocjan, że to jest rabunek. Ja bym użył takiego słowa, bardzo takiego mocnego potocznie, bo przecież tu nie chodzi, też nie chcę być posądzony o jakieś takie niecne zamiary, jak ten jeden lekarz, który się scyzoryk w kieszeni otwiera, przecież nie chce nikogo mordować. To potocznie. Ja bym powiedział tak, czasami się mówi, jak mówiłem o czymś bulwersującym, że to jest rozbój w biały dzień. Więc żeby był dobrze zrozumiany, ja nie mówię, że państwo z Izby dokonują rozboju, mają taki zamiar, ale to, co robią pod względem skali bezprawia, skali takiej chustki prawniczej, to jest właśnie rozbój w biały dzień. To jest plunięcie w twarz nam, obywatelom, nam, sędziom, swoim bezprawiu. Bo na podstawie kaprysu politycznego im się wydaje, że mogą decydować o tym, czy ktoś jest sędzią Rzeczypospolitej, czy może wydawać wyroki. Otóż nie. Gremium polityczne nie ma takiej władzy. Sędzia może być złożony z urzędu, zawieszony tylko na podstawie decyzji sądu. Sądu, a nie komisji politycznej mianowanej spośród zwolenników i wicielizmów Ziobry. Nie ma takiego prawa w Polsce. Chciałbym jeszcze prosić na koniec o zabranie głosu przez pana Jacka Wiślewskiego z Komitetu Obrony Demokracji. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Na początku to chciałem powiedzieć jedną rzecz, że wśród tych nazwisk nie padło jedno, które podejrzewam, że Pytkowi nie wypadało. Piotr Gonciarek to jest też sędzia, który jest represjonowany i jeżeli rozmawiamy o wszystkich sędziach, to Piotr również rozmawiamy o tobie. Wczoraj była rocznica, 40. rocznica zrobienia stanu wojennego w Polsce. 40 lat temu, na początku grudnia, zwłaszcza po 13 grudnia, każdy obywatel w Polsce miał prawo do tego, żeby podjąć decyzję, czy jest prawym, porządnym, odpowiedzialnym przedstawicielem, obywatelem demokratycznego państwa, czy zgadza się na bezprawie, zgadza się na zniewolenie, które zrobił stan wojenny, które zrobił w imieniu władzy ten słynny komitet Wrona. Dziś też, nie mając stanu wojennego, też mamy takie dylematy jako obywatele. Sędzia, który dziś jest represjonowany, tak jak wszyscy wymienieni sędziowie wcześniej, te dylematy już rozstrzygnęli. Chcą być porządnymi obywatelami, prawymi obywatelami, obywatelami demokratycznego, europejskiego państwa. Życzę innym sędziom, którzy do dziś jeszcze nie podjęli tej decyzji, żeby zrobili to jak najszybciej, dlatego że w interesie wszystkich obywateli, w interesie mieszkańców Polski jest to, żeby podejmowali te decyzje bardzo szybko i tak zdecydowanie, jak ci dziś wymieniani sędziowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu się chciała zwrócić pani Magdalena Rosłańska z Wolnej Prokuratury. Bardzo proszę ponownie. Ja chciałam powiedzieć, teraz jest do obejrzenia film Sędziowie pod presją. Można ten film obejrzeć na różnych platformach, bezpiecznie w domu. Jest to film, który odkłamuje mit kasty sędziowskiej. Zachęcam gorąco do obejrzenia tego filmu. W tym filmie jest pokazany sędzia, który jest takim samym człowiekiem jak my, który boryka się z chorobą swoich dzieci, który ma pralkę, który też sobie gotuje kawę na gazie. Proszę Państwa, obejrzyjmy ten film. Tam są pokazane uczucia, emocje, tam jest pokazana bezradność, czasami rezygnacja.
po czym budzi się zew tej walki, ta powinność wobec obywateli. Sędziowie pod presją. Zachęcam, jest to film odkłamujący mit obecnej władzy o kaście sędziowskiej. Gorąco polecam. No dobrze, przyjdzie mi chyba w takim razie już po wyczerpaniu listy pomału zakończy nasze zgromadzenie. Pogoda nam nie sprzyja, jest zimno, stoimy w miejscu, ale jeszcze raz powtórzmy, po co tu jesteśmy. Niezależny, odważny sędzia, orzekający niezawiście zgodnie z własnym sumieniem, musi dzisiaj się zmierzyć z taką oto sytuacją, że może stać bezprawnie zawieszony przez ludzi, którzy nie są sędziami. Przez panią Bednarek i Tusia, byłych prokuratorów, i przez pana ławnika Molczyka, którym wydajecie, że mogą orzekać w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Otóż, szanowni państwo, Tuś, Bednarek i Molczyk, jako niesędziowie z niesądu, nie macie prawa orzekać w żadnej sprawie, a już tym bardziej nie macie prawa zarzucać jakiegokolwiek sędziego i nie macie prawa uchylać immunitetu sędziemu, ale też jakiemukolwiek innemu prawnikowi, prokuratorowi. To trzeba bardzo jasno powiedzieć. To, co robicie, szkodzi naszemu państwu, szkodzi prawu obywateli, co było mówione, do orzekania. Bo przecież to co mówiła tu pani Rosłańska z Wolnej Prokuratury, oprócz krzywdy, bo to jest krzywda konkretnego człowieka, dzisiaj sędziego Rutkiewicza, przeszkodzi już o szerszy kontekst. Jeżeli ludzie ministra sprawiedliwości, który chce wydawać wyrok w naszym imieniu, nie wiedzieć czemu, bo dla niego trójpodział władzy nie obowiązuje. Jeżeli ci ludzie będą zawieszać dowolnego sędziego, który im się nie spodoba swoim orzecznictwem, to znaczy, że nie mamy sądów, a będziemy mieć jakąś wydmuszkę. W Polsce nie ma takiego ustroju, że mamy urzędy sądowe podległe ministrowi sprawiedliwości. Mamy sądy jako niezależną, odrębną część władzy państwowej, suwerenną tak samo jak władza wykonawcza i ustawodawcza. Od wydania wyroków są sądy, a od ich kontroli tych wyroków są sądy drugiej instancji, na końcu zaś legalny sąd najwyższy. To jest to, czego niektórzy politycy nie mogą zrozumieć. Jak się okazuje, no, w tym celu funkcjonariusze tych polityków, tacy jak państwo z Izby Dyscyplinarnej, próbują taką swoją dziwną politykę realizować, sprzeczną z interesem państwa. Trzeba powtórzyć to jeszcze raz, 41 milionów euro. To jest około 180 milionów złotych. To są gigantyczne pieniądze, które wystarczyły na leczenie chociażby wielu osób chorych na ciężkie choroby przewlekłe. Taka jest cena, to płacimy za to, że znaleźli się ludzie, którym się wydaje, że mogą być sędziami, wydawać wyroki w naszym imieniu, a przecież takiego prawa nie mamy, nie mają. I ja mimo wszystko, mimo całej tej krytyki, tych ostrych słów, które padły z ust nas wszystkich na temat tej Izby Dyscyplinarnej, ja mam jednak taką nadzieję, że może dojdzie do jakiegoś upamiętania, że może ta nasza presja ma sens i że mimo wszystko, że może dzisiaj nie dojdzie do zawieszenia sędziego Rutkiewicza. Trzymamy za niego mocno kciuki, murem za Rutkiewiczem, murem za Tuleją, murem za Juszczyszynem i miejmy nadzieję, że dzisiaj tu nasza obecność nie pójdzie na marne i głęboko wierzę, że może jednak nie zostanie on zawieszony. Dziękuję Państwu dzisiaj za obecność, dziękuję wszystkim obywatelom, którzy zawsze tutaj przychodzą. Dziękuję prawnikom, sędziom. Pewnie tu jeszcze w rozproszeniu pozostanie przez jakiś czas, czekając na jakie są wyniki obrad tego pseudo-sądu Izby Dyscyplinarnej. Na tym kończę nasze zgromadzenie. Bardzo dziękuję i formalnie je zamykam. Dziękuję bardzo. Wolne sądy! 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 I prokuratura!